Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Dzisiaj się zajmiemy takimi dwoma pojęciami. Pojęciami, jakimi są prędkość średnia oraz prędkość chwilowa. Otóż prędkością średnią ciała nazywamy iloraz wektora przemieszczenia i czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło. To jest to, co tutaj mamy wzięte w czerwoną ramkę i przedstawione w sposób matematyczny. A zatem prędkość średnia to jest wektor przemieszczenia podzielony przez czas, w jakim to przemieszczenie nastąpiło. Co możemy z tego wydedukować? Zgodnie z tą definicją, kierunek i zwrot wektora prędkości, czyli tego wektora tutaj VSR, jak go sobie tu oznaczyłem, jego kierunek i zwrot są zgodne z kierunkami i z kierunkiem i zwrotem wektora delta R, czyli wektora przemieszczenia. A długość tego wektora, długość wektora V średnie, jest równa dokładnie tyle. Tyle, co tutaj napisałem na niebiesko, czyli długość wektora delta R przez ten przyrost czasu, w którym nastąpiło to przemieszczenie. OK. Co tutaj mamy? Na pierwszym rysunku mamy tak naprawdę graficzne przedstawienie tej idei prędkości średniej. Co to oznacza? Prędkość średnia to jest całkowity przyrost przemieszczenia przez całkowity przyrost czasu, w którym to przemieszczenie nastąpiło. A zatem w każdym punkcie ruchu to V średnie będzie takie samo, bo tak czy siak, niezależnie od tego, czy ciało jest tutaj, czy jest tutaj, czy jest tutaj i tak dalej, i tak dalej, i tak to jego całkowite przemieszczenie globalnie jest takie samo. I ten przyrost czasu, w którym ono nastąpi, też jest stały. A zatem ten iloraz także będzie stały i w każdym punkcie V średnie jest takie samo, co tutaj zaznaczyłem na fioletowo. Kolejna cecha prędkości średniej. Tutaj mamy dwuwymiarowy układ współrzędnych i mamy jakiś na czerwono zaznaczony jakiś randomowy, dowolny tor ciała. Na fioletowo są zaznaczone wektory wodzące, a na zielono są zaznaczone kolejne wektory przemieszczenia. I co możemy z tego wydedukować? Otóż okazuje się, że im mniejsze odcinki czasu, jakby będziemy brali, czyli im mniejsze odcinki przemieszczenia, tym wektor prędkości chwilowej będzie, tym wektor prędkości średniej będzie coraz bliższy wektorowi prędkości chwilowej, czyli jak będziemy dążyli do t równego 0, tak naprawdę, do delta t równego 0, czyli do tego przyrostu równego 0, przyrostu czasu, to będziemy coraz bardziej zbliżali się do wartości prędkości średniej, do prędkości chwilowej, przepraszam. A z tym, w miarę jak będziemy się zbliżali do prędkości chwilowej, co się będzie działo? Okazuje się, i to widać też z tego rysunku, że w miarę jak będziemy zmniejszali ten odstęp czasu, w którym następuje ruch, będziemy się coraz bardziej zbliżali z tym wektorem przemieszczenia, a zatem także i z wektorem prędkości średniej, do styczności do toru. Czyli im mniejszy będzie ten odcinek czasu, tym bardziej wektor będzie styczny do toru. I w granicy, kiedy przejdziemy do prędkości chwilowej, w danym momencie, w danej chwili, na przykład tutaj w punkcie A, ten wektor prędkości chwilowej będzie zawsze styczny do toru. Czyli kolejne pojęcie, prędkość chwilowa, o nim sobie za chwilę powiemy. I już możemy sobie, zanim jeszcze powiemy o tym pojęciu, już jesteśmy w stanie sobie nakreślić pierwszą cechę tej prędkości chwilowej, że jej wektor będzie zawsze styczny do toru. Dlatego, że im bardziej zmniejszamy odcinek czasu, w którym następuje ruch, tym wektor prędkości średniej się coraz bardziej zbliża do styczności do toru. A w granicy, kiedy delta t dąży do zera, prędkość średnia jest prędkością chwilową. A zatem pierwsza rzecz, wektor prędkości chwilowej jest w każdej chwili styczny do toru w punkcie, w którym w tej chwili znajduje się opisywane przez niego ciało. OK. Tutaj mam zdefiniowaną, przepraszam, tutaj mam zdefiniowaną tą wielkość właśnie, o której sobie powiedzieliśmy przed chwilą, czyli prędkość chwilową. Otóż prędkość chwilowa to jest, tak jak już napomknęliśmy, przyrost oczywiście wektora przemieszczenia przez przyrost czasu, z tym, że ten przyrost czasu dąży do zera, czyli to jest takie chwilowe właśnie, w bardzo krótkim momencie mierzone.
No i oczywiście wartość prędkości chwilowej to jest wartość przyrostu przemieszczenia przez wartość delta t, z tym, że delta t przyrost czasu dąży do zera. A zatem jest to nic innego jak szybkość chwilowa, czyli s przez t w danej chwili, czyli przebyta droga przez przebyty czas. Można powiedzieć przebyty czas. Dla przebytego czasu dążącego do zera. I tutaj pierwsza rzecz, którą zauważamy, to jest fakt, że wartość prędkości chwilowej to jest nic innego jak szybkość chwilowa. I teraz bardzo ważna rzecz w fizyce, która się bardzo często myli, więc proszę na to zwrócić szczególną uwagę. Otóż fakt, że wartość prędkości chwilowej jest równa szybkości chwilowej, nie oznacza, że tak samo będzie dla prędkości średniej. Czyli że wartość prędkości średniej będzie równa wartości, będzie równa szybkości średniej. I chciałem tutaj, właśnie mam taki schemat, który ma nam to przedstawić. Wyobraźmy sobie na przykład trzy samochody jadące z punktu A do punktu B różnymi drogami. Mamy samochód pierwszy zaznaczony na czerwono, mamy tutaj samochód drugi zaznaczony na niebiesko i niech będzie samochód trzeci zaznaczony tutaj na zielono, który idzie najkrótszą drogą, tą prostą. I co się okazuje? Otóż prędkość średnia będzie różna oczywiście dla każdego z tych samochodów. Przemieszczenie dla każdego z tych samochodów będzie takie samo. I to jest istotne, dlatego że ten wektor przemieszczenia, który tutaj wrysowałem, delta R, on jest stały. On zarówno dla samochodu 1, 2 i 3 jest dokładnie taki sam. I wynosi właśnie ten delta R, ten czarny wektor, który tu narysowałem, czyli wektor RB minus wektor RA, gdzie RB i RA są wektorami wodzącymi. Natomiast droga, którą przebędzie każdy z tych samochodów, no jest inna. Dla pierwszego samochodu jest jakaś, dla trzeciego samochodu jest mniejsza, jest najkrótsza z tych trzech. Natomiast dla drugiego, no widać, że jest największa z tych trzech. A zatem co prawda iloraz... A zatem co prawda delta R będzie takie samo dla wszystkich trzech samochodów, natomiast S, czyli droga, niestety będzie różna. I z tego będzie nam wynikać to, że niestety już S przez T... że niestety S przez T, czyli szybkość średnia, nie będzie się równała delta R przez T, delta R wektor przez T, czyli prędkości średniej. To jest bardzo ważna cecha. Te dwie wielkości, to znaczy prędkość średnia oraz szybkość średnia, są takie same. Znaczy wartość prędkości średniej i szybkość średnia jest taka sama tylko w przypadku ruchu prostoliniowego, czyli w przypadku, tak jak tutaj mamy ten trzeci samochód, w przypadku ruchu prostoliniowego bez zawracania. To jest jedyna sytuacja, w której one są równe. Natomiast normalnie wartość wektora delta R, tego całkowitego przemieszczenia, jest zawsze mniejsza od skalara S, czyli od długości drogi. Ok, na chwilę obecną to tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zachęcam jeszcze do zwrócenia uwagi szczególnie na te pojęcia. Szybkość chwilowa, prędkość chwilowa, szybkość średnia, prędkość średnia. To się często myli, dlatego proszę, zwróćcie szczególną uwagę na to. No i co mogę powiedzieć? Do zobaczenia na następnej lekcji. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia.